Prawda? To Jezus Chrystus. Z nowej książki Chrisa Klińskiego pod tytułem Wielka Grabież dowiadujemy się, że w Kalifornii weszła niedawno w życie ustawa zatwierdzająca tak zwane obiekty redukcyjne, w których to martwe ludzkie ciała są rozkładane w procesie podobnym do domowego systemu kompostowania. Prawo pozwoli na sprzedaż materiału pochodzącego z rozłożonych ciał i wykorzystanie go do uprawy warzyw przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Kalifornia stała się piątym stanem, który zalegalizował tę praktykę, dołączając do innych stanów zachodniego wybrzeża. Proszę Waszą Ekscelencję o komentarz do tego. Komentarz. To nawet taką wiadomość usłyszeć, co jest bardzo ciężko dla ucha, które przyzwyczaiło się coś słyszeć normalnego. I mnie się wydaje, że te ludzie, które w taki sposób już piąty stan w Stanach Zjednoczonych sobie pozwala na takie rzeczy, to pokazuje, jak jest znieczulona społeczność ludzka w tych Stanach i w ogóle różne religie chrześcijańskie, musulmańskie, żydowskie i różne inne, których jest ponad 50 tysięcy, nikt na to specjalnie nie reaguje. Po prostu przyjmuje jak informacje, że coś tam się wydarzyło nowe i ludzie dalej sobie idą, jakby tego, to się nie tyczy. Ale to jest świadome wprowadzanie przeciwstawieństwa Bogu piekła, które jest wykonane przez tych ludzi, bo jest zapotrzebowanie u ludzi grzechu na takie rzeczy. Jest te, które chętnie to wykonają i dadzą ludziom jako nowe propozycje. Ludzie to polykają jak nowe jakieś zdanie i mówią, że to smaczniejsze, czym było tamte, które było naprawdę czegoś prawdziwego. Tak jak dzisiaj ludzie przyzwyczaili do tego, że już wszystko jest tylko smaki, nawet smak bekonu, bo bekona już nie ma prawdziwego, tylko smak bekonu. I nikt już nie wie, jak wygląda prawdziwa kiełbasa, szynka, karkówka i wszystko inne. Tylko ze względu na to, że jeszcze przyzwyczaja nas do tego, że trzeba jeść robaki, jakieś tam sztucznie produkowane, firma będzie to robić, koncern jakiś będzie robić to masowo. No i już tam gdzieś, jak czytałem, gdzieś tam w jakiejś Holandii, tam już w 200 szkołach, po całej Holandii testują na dzieciach te właśnie robaczki, które... A dzieci to chętnie będą polykać, będą rozpowszechniać, będą przyzwyczajać dzieci z dzieciństwa żyć nie według ludzkich zasad, nie według tego, jak Pan Bóg ich stworzył, jak najlepsze stworzenia. Będą żyć nie według obrazu i podobieństwa Bożego, a będą przyzwyczajeni żyć w paradygmie jakichś innych zwierząt, których stwarza świat grzechu, raczej piekło. Jest inicjatorem tego wszystkiego, tych pomysłów diabelskich. I te ludzie, które do tego piekła należą, oni wydają to na światło dzienne. I ludzie chętnie to przyjmują jak gąbka wysuszona, przyjmuje chętnie wodę do siebie. Tak samo ludzie przyjmują chętnie takie bzdury. Takie, nikt nie protestuje przeciwko temu, nikt nie sprzeciwia się, ani Kościół, ani Watykan, ani ktokolwiek inny. Wszystko to tak, piąty stan, gdzie na pewno jest katoliki, gdzie na pewno jest jakieś biskupi, gdzie na pewno jest jakieś proboszcze, wikariusze, jakieś klasztory, zakoniki, jakieś laiki świeckie. Nic podobnego, nikomu to nic nie obchodzi. Jakby to jakaś paralelna rzeczywistość, która ich nie dotyczy, bo oni mieszkają na innej planecie, a to wszystko dzieje się nie wiadomo gdzie. No byli kiedyś poganie do chrześcijańskiej epoki, no to oni byli poganie, oni nie wiedzieli czegoś, co robili. I to u nich był kult zmarłych ludzi, nie? Składali gdzieś tam między kamieniami,
jakieś tam na górach dawali im jakieś miejsce, pochówku i tak dalej. Potem przychodzili, modlili się, żeby te duchy jakoś byli razem z nimi. Na tyle, na ile było ich stać, na tyle, na ile rozumieli. Oczywiście byli barbarzyńcy, którzy, powiedzmy, niszczyli wszystko, którym nie było żadnej morali. Nawet poganie mieli jakąś moral do swoich zmarłych. Oczywiście byli jakieś wyjątki, byli dzikusy, które zjadali to wszystko. Tak jak mi kiedyś mówił jeden ksiądz, że tam w Afryce pracował ich współbrat w jakimś tam państwie afrykańskim. I dłuższe lata pracował, potem miał odjechać gdzieś do Europy. No i oni tak ubolewali, te ludzie żałowali, że on odjedzie. I on mówi, nie, to nie przeżywajcie, moje serce pozostanie zawsze z wami. Oni przyszli w nocy, wykradli go, zabili, zjedli jego serce, bo przyjęli jego słowa dosłownie i zrobili z nim tak, jak zrobili, serce zjedli, żeby to serce pozostało między nimi. No, jak dziki ludzie, można im przebaczyć, jeżeli to zrobili ludzie cywilizowane, których cywilizowało tylko chrześcijaństwo, nic więcej nie może cywilizować ludzi, bo ta prawda pochodząca od Boga to jest zupełnie inna, czym prawdy pochodzące od piekła i przez ludzi przekazywane nawet od dziada, pradziada, te, które nic wspólnego nie mają z tym twórcą człowieka, jako obrazu podobieństwa Bożego i przekazywania tej agendy, która człowiek jest najlepszym stworzeniem i godnym czci i chwały, bo ma w sobie obraz i podobieństwo Boże. I ten człowiek nie prosto pozostaje tu na ziemi, jako z ziemi wziętej, a jako stworzenie Boże. Ten człowiek idzie do swego Stwórcy, który jest żywy na wieki, Bóg w Trójcy jedyny i człowiek po ziemskim życiu albo idzie do niego, albo idzie do piekła, do diabła, który stworzył to piekło, które sprzeciwił się Bogu. I kiedy dzisiejsi dzikusy, barbarzyńcy, bez morali, bez niczego proponują ludziom robić kompost z ludzkich ciał, z tych najbliższych swoich ludzi, to tam absolutnie żadnej wiary nie ma. Tam nie ma wiary, że życie istnieje po życiu, tam nie ma dania panowania Boga nad tym, co stworzył, nad tym, co odkupił, nad Jezusem Chrystusem. Tam nie ma żadnego szacunku do tych wartości, które Bóg stworzył. Dlatego nasza wolność, która jest nam dana, ale ona jest i zadana nam na to, żeby my jej wykorzystywali w sposób godny człowieka i dawali najlepsze zachęty człowieku do życia, które jest i uformowane na 10 przykazaniach Bożych. I Pan Bóg mówi, jak nam trzeba żyć, jak my możemy działać, w jakich granicach i nie przekraczać tej czerwonej linii, które robi nas gorzej, czym zwierzęta. Czytałem jakiegoś tam dnia, że 1% ludzi na świecie rządzi całym światem, ale oni jeszcze opłacają 4% ludzi do tego, żeby te opłacane pomagali im rządzić tym światem. I oni do tego, żeby być blisko koryta, to oni zniszczą wszystkich innych konkurentów, pozabijają, aby tylko była wola gospodarza. A 5% to jest tych ludzi, którzy na świecie znają się na rzeczach. Oczywiście te, które stwarzają ten świat diabelski, znają się, co oni robią. Ale są te, które mają Ducha Świętego, prawdziwego, Bożego Ducha i też znają się, co diabeł nam przygotawia. I uprzedzają ludzi żyjących na tym świecie, że nie wszystko, co bliższe, to złoto. Żeby ludzie się ocknęli, zaczęli żyć tak jak ludzie, osoby duchowne, a nie prosto jak jeden z gatunków ludzkich, których Pan Bóg stworzył panującymi nad światem. Powiedział im, pluccie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie o sobie poddaną.
ale żyjcie według zasad, które Pan Bóg stworzył, bo przed Nim dacie rozrachunek. Natomiast te, które nam mówią, że trzeba robić kompost z ludzkich ciał, no to przyzwyczajają nas do tego, że człowiek nic nie warty, że to najgorsze stworzenia, które można po prostu zrobić z nim co chcesz. Jeżeli do tego przysposabiają się państwa zachodnie, które mówią, że oni mają jakieś wartości, to oni żadnych wartości ewangelicznych nie mają. Oni mają wartości, w nawiasach mówiąc, diabelskie i tą diabelską agendę wykonują za to, że diabeł im dał bogactwo tym 1% i tym 4%, które zmuszają, które jest zmuszanie do tego, żeby ten porządek pilnować, a 90% to takie ciepłe kluchy, takie ludzie jak trzcina na wietrze i ich można, jak plastelina, z której można wylepić raz Boga, raz diabła. Wszystko jedno, to w rękach architektów tego zepsutego świata, oni z nimi zrobią co chcą. Również gdzieś tam w Berlinie jakaś firma już jest gotowa do produkowania sztucznej macicy, a żeby, i oni mówią o tym, że tyle ludzi na świecie, kobiet jest, nie mogą rodzić, albo mają ciężkie porody, dlatego taki kombajn, taki, czy taka fabryczka, taka mini fabryczka może produkować 30 tysięcy dzieci w rok. No i tam można dodać koloru, powiedzmy, jakieś zabarwienia do oczu, do skóry i wszystkie inne rzeczy. I to wszystko jest takie pod płaszczykiem dobra dla ludzi, tych, którzy potem się męczą cesarskim cięciem, bo nie mogą rodzić i tak dalej, i tak dalej. Najpierw oni stwarzają świat, który niesie sobą masę chorób, leki, które zabraniają leki z lasu, które Pan Bóg stworzył, trawy jakieś i inne, a dają nam chemię. Ta chemia powoduje to, że ludzie stają się nieprodukcyjni, bezpłodni. We wszystkim jedzeniu wszelka chemia, która psuje człowieka i jego reprodukcyjne funkcje. Oczywiście tej chemii nie jedzą zwierzęta i oni tam wszystko mają dobrze u siebie. Natomiast człowiek jest psuty przez takich samych ludzi, których piekło sobie wzięło za pracowników, którym oddali swoje dusze i nam to wmawiają, że to jest dobre. Potem najpierw psują nas, potem nam chcą ułagodzić życie. Oczywiście, że potem najpierw jakby pomagając kobietom, potem będą na zamówienia władzy diabelskiej, tego Deep States i States'ów różnych, będą produkować jakieś specjalne rodzaje żołnierzów, jakieś kiberżołnierzy, które pójdą i będą walczyć za swoich producentów w taki sposób, jakim to będzie tam włożone. Jeżeli można zmienić kolor skóry, oczu i jakichś innych rzeczy, to dlaczego nie można zmienić coś takiego, żeby zabrać człowieku, wpłynąć na to, żeby zabrać chromosomy wiary, czy jakieś komórki wiary, które odpowiadają w mózgu, albo zabrać jakieś komórki, które odpowiadają za miłość, które dają więcej wzmocnić komórki, które dają nienawiść. I wtedy ktoś się mówi, naprawdę stworzyć takie kiberwojsko, które ktoś się zniszczy wszystkich i tych samych producentów ich, których produkowali. Tak jak na Zachodzie jakieś za mądre, w nawiasach mówiąc, uczeni stworzyli rodzaj pszczół, które zabije ludzi. Bo tak sobie jak ktoś wypuścili dżina z butelki, które ktoś się mówi, poszedł na świat i teraz zatrzymać jego się nie da. No a może jakieś producenty też coś zapomnią tam dać, jakieś odpowiednie ingredienty w odpowiednich liczbach i może być jakieś monstry, które powiedzmy potem wejdą do lasu i nie wiadomo co mogą robić, nawet z tymi, których produkowali. To pokazuje, jak to się mówi, w jakich czasach my żyjemy, jak naprawdę jest człowiek zmanipulowany. Tym bardziej, że temu wszystkiemu pomaga władza,
władza, która dzisiaj nic wspólnego z Bogiem nie ma. I te diabli od władzy łączą się na tym dzikim zachodzie, gdzie już jest zmierzch zachodu, zmierzch cywilizacji, gdzie już diabeł wychodzi przez nich i oni nic nie robią dla tego, żeby ograniczyć takie różne diabelskie pomysły, bo sami od diabła i im dobrze jest, ażeby to wszystko produkować. Jeżeli tylko 5% ludzi zna się na tym, co się dzieje na świecie, to reszta jest biedny lud, który jako większość idzie za tym 1%, który to wszystko produkuje, który tym wszystkim kieruje, który oddany piekłu, jest zjednoczony w to piekielne wojsko, jak to się mówi, najelitarniejsze, które ma różne sposoby, ażeby zniszczyć tych 5%, nawet które znają się na rzeczach. I oni to robią bardzo chętnie i bardzo sukcesywnie. I dlatego tutaj potrzeba wielkiej modlitwy, wielkiej pokory przed Panem Bogiem, wielkiego lamentu do Pana Boga, żeby wrócił na tą ziemię i jednak zachował tą trzodę, która jeszcze walczy za to wszystko, żeby zachować sobie obraz i podobieństwo Boże i wzywa Pana Boga, żeby przyszedł i to wszystko temu diabelstwu położył kres. Bez Pana Boga dzisiaj tego się nie da zrobić. Biskupi, kapłani różnych religii, denominacji, których jest ponad 50 tysięcy, oni jest prosto, jak tu się mówi, te, które przelewają z pustego do próżnego bzdury, gadaniny o różnych tam swoich sektach, o różnych bożkach i nie uczą o prawdziwym Bogu, który powinien zbawiać człowieka, nie uczą prawdziwej katolickiej wiary, nie mówią o Chrystusie, który przyszedł 2000 lat temu i uszlachetnił swoją śmiercią, pokazał, jak wielki jest człowiek, że za niego nawet przyjął śmierć sam Bóg, Jezus Chrystus, w osobie człowieka, Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka. Jak wycierpiał za nasze grzechy, ażebyśmy żyli i ażebyśmy mogli być wszechetnym ludem i narodem, nie tylko na tej ziemi żyjącym, a wkraczającym do życia wiecznego. Tak co tych 95% ludzi niestety dzisiaj idzie szeroką, przestrzenną drogą na zatracenia, a nie idzie po drodze zbawienia. Dlatego, kto jest mądry, niech szuka to i opowiada innym i pomaga innym to zrozumieć nie tylko jak kolejna sensacyjna opowieść, a jako poważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i walczyć o swoją tożsamość, o swoje dzieci i walczyć o godność człowieka na wszelkich szczeblach jego rozwoju. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci człowiek jest obraz i podobieństwo Boże. I Pan Bóg jego otoczył szacunkiem, dlatego szedł na ten świat, dlatego narodził się, dlatego cierpiał, dlatego umarł i zmartwychwstał, ażeby pokazać nam, do jakiej celi my dążymy. Do życia wiecznego, a nie do kompostu. Amen. Dziękuję księdzu arcybiskupowi. Bogu niech będą dzięki.